Punkt 7. Sprawozdanie starosty z działalności zarządu pomiędzy sesjami. Panie starosto, proszę bardzo. Między sesjami jedna, dzisiaj sesja się zarząd się odbył, na którym autopoprawki zarządu będą przedstawione później i sprawy dotyczące funkcjonowania urzędu. Bardzo proszę, pani starosto, mikrofon. Czy już skończone? Bardzo konkretnie, dziękuję. Dobrze, szanowni państwo, kolejny punkt. Punkt 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych w okresie między sesjami. Bardzo proszę, tradycyjnie przewodniczący Maciej Jakubowski. Szanowni państwo, Komisja Edukacji odbyła swoje posiedzenie przedwczoraj. W czasie jego trwania zajęliśmy się analizą materiałów sesyjnych. Na dzień dzisiejszy przyjęliśmy sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji za pierwsze półrocze, jak również dosyć szeroko omówiliśmy temat dotyczący wiodącego tematu w dniu dzisiejszym, a mianowicie nawałnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sprawozdanie proszę, aby złożył pan Jarosław Schumacher. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Kultury, Sportu, Promocji w dniu 30 sierpnia odbyła posiedzenie komisji, omówiono działalność komisji, przyjęto sprawozdanie z pracy komisji za pierwsze półrocze 2017, omówiono również materiały na 26. sesję Rady Powiatu. Dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Teresa Kropidłowska w zastępstwie. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Komisja Rewizyjna odbyła swoje posiedzenie w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Podczas komisji omówiliśmy materiały na 26. sesję Rady Powiatu oraz przyjęliśmy sprawozdanie za pracę komisji za pierwsze półrocze 2017 roku. Dziękuję. Dziękuję. Pan Przewodniczący Leszek Zawadzki, proszę. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Komisja Infrastruktury i Transportu odbyła swoje posiedzenie w dniu 30.08.2017 roku. Komisja omówiła protokół z poprzedniego posiedzenia, materiały na 26. sesję Rady oraz zaistniałą sytuację na terenie powiatu po nawałnicy, która nawiedziła nasz powiat w dniu 11.08.2017. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przewodniczący pan Andrzej Sabiniarz. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła posiedzenie w dniu 28 sierpnia. Najważniejszym punktem posiedzenia komisji było omówienie sytuacji w rolnictwie po przejściu nawałnicy na terenie powiatu chojnickiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiej Izby Rolniczej, pan Dariusz Dąbrowski, Marcin Cysewski i pan Jarosław Piechowski oraz pan starosta i pani Lilia Szonszor, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w starostwie. W wyniku nawałnicy, które przeszło 11 sierpnia, ucierpiało bardzo wiele gospodarstw rolnych. Straty te dotyczą zarówno zniszczeń w budynkach, jak i w uprawach rolnych oraz w lasach prywatnych. Ja już nie chcę tutaj przedłużać tej dyskusji na temat strat, natomiast myślę, że warto podkreślić, powiedzieć parę słów na temat tego zarządzenia odnośnie lasów prywatnych, które pan starosta wydał. W sprawie usuwania skutków nawałnicy i wichury z dnia 11 sierpnia na terenie powiatu chojnickiego, na terenie obszaru nadzorowanym przez Nadleśnictwo Czersk, Rytel, Przymuszewo, Lutówko i Osusznica w lasach niepaństwowych. Zarządzenie to mówi o uporządkowaniu powierzchni leśnych przez właścicieli lasów niepaństwowych po zniszczeniach spowodowanych nawałnicą i zgłoszeniu do właściwego nadleśniczego sprawującego w imieniu starosty nadzór nad tymi lasami w celu sporządzenia protokołu strat, cechowania drewna i wystawienia właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna. Właśnie bardzo ważne jest, żeby właściciele lasów prywatnych fakt tego zniszczenia drzewostanu zgłaszali do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, podając m.in. lokalizację lasu, arkusz mapy, szacunkową powierzchnię zniszczeń oraz dokumentację fotograficzną. Chcę podkreślić, że te wnioski będą potem też podstawą do wypłaty ewentualnych odszkodowań, o których się mówi, które mają być dla właścicieli lasów prywatnych przeznaczone.
Z informacji uzyskanych z Wydziału Ochrony Środowiska wynika, że do 29 sierpnia zostało zarejestrowane 360 właśnie wniosków właścicieli lasów prywatnych zgłaszających szkody w lasach prywatnych, a w dniu 29 sierpnia wpłynęło kolejnych 371 wniosków do zarejestrowania. Razem jest ich w związku z tym 731 i cały czas te wnioski spływają. Także bardzo tutaj taka tendencja jest wzrostowa i ważne, żeby ta informacja do właścicieli lasów prywatnych dotarła, że taki wniosek powinni złożyć. Podsumowując, łączna powierzchnia zniszczonych właśnie tych lasów niepaństwowych na terenie powiatu chojnickiego to około 3102 hektary. To jest około 27% wszystkich lasów prywatnych, jakie na terenie naszego powiatu się znajdują. Podczas posiedzenia komisji przedstawiciele Izby Rolniczej poinformowali o aktualnej sytuacji w gospodarstwach rolnych. Zwrócili uwagę m.in. na znaczne utrudnienia w pracy gospodarstw, które nadal nie mają prądu. Poinformowano też o opieszałości niektórych firm ubezpieczeniowych w wycenie szkód. Pan Dariusz Dąbrowski poinformował, że w poszkodowanych gminach pracują już komisje, które szacują straty w terenie oraz że Izba Rolnicza podejmuje także działania w celu zabezpieczenia materiału siewnego. W komisji uczestniczył również pan starosta, który odpowiadał na pytania rolników. Omówił m.in. działania prowadzone przez wojsko na rzece Brdziej, kontrolę stanu wody oraz zabezpieczenie w agregaty prądotwórcze. Podczas posiedzenia komisja przyjęła także sprawozdanie z pracy komisji za pierwsze półrocze 2017 roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy pani doktor też, pani radna też? Nie, Komisja Zdrowia zaplanowała posiedzenie na 5 września. Dziękuję. I przewodniczący Mania, bardzo proszę. Komisja Budżetu i Gospodarki odbyła posiedzenie w dniu 29 sierpnia. Bardzo proszę bliżej mikrofon, dobrze, bo nie zostanie nagrane. W trakcie posiedzenia zgodnie z planem pracy omówiliśmy materiały na sesji Rady Powiatu. Następnie skarbnik starostwa pani Elżbieta Szmagińska przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej pomocy finansowej powiatu chojnickiego za pierwsze półrocze. Ponadto przyjęliśmy sprawozdanie z pracy komisji. Dziękuję. Dziękuję, szanowni państwo. Kolejny punkt dzisiejszych obrad, zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Bardzo proszę. Czy są chętni? Bardzo proszę, pan radny Jakubowski. Ja po raz kolejny ponowię zapytanie dotyczące inwestycji na ulicy Klonowej w Pawłowie. W jakich miesiącach się ona odbędzie? Bo coraz częściej pytają o to mieszkańcy. Chciałbym także poruszyć sprawę, którą na jednej z poprzednich sesji nawiązać do sprawy, którą poruszyła pani Krystyna Kijek, a mianowicie do bezpieczeństwa na drodze krajowej. Kiedyś mówiliśmy tutaj o skrzyżowaniu, o światłach na obwodnicy, natomiast uważam, że też powinniśmy monitorować o to, aby znaleziono dobre rozwiązanie zwiększające przede wszystkim bezpieczeństwo, jeśli chodzi o skrzyżowanie na Nową Cerkiew i na Krojanty. Tam coraz częściej dochodzi do nieszczęśliwych wypadków. I chciałbym również się dowiedzieć, jak się mają inwestycje w gminie Czersk, te powiatowe inwestycje. Ulica Łukowska, Królowej Jadwigi, trasa Gutowiec Wozi Woda. Ja wiem, że tam są zniszczenia. Być może będzie możliwość pozyskania też środków na odbudowę tejże drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani przewodnicząca Kijek. Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, chciałabym zapytać pana starostę, na jakim etapie jest przebudowa drogi do Granowa od drogi wojewódzkiej, bo od początku roku ten temat poruszamy wiele razy na sesji, ale no w tej chwili nastąpiła jak gdyby cisza w tym zakresie, stąd moje pytanie. Ja chcę wrócić jeszcze do informacji pana starosty o minionej nawałnicy. Ja mam pytanie, ponieważ w tym sprawozdaniu i po sprawozdaniu było wiele emocji i politycznych, i takich dotyczących spraw ogólnokrajowych. Ja bym chciała odnieść do naszej powiatowej rzeczywistości. Mam pytanie, czy zarząd powiatu w najbliższym czasie
po obliczeniu szkód w zabudowie i mieszkaniowej, i gospodarczej planuje dokonać oceny szkód na drogach powiatowych, jakie zostały spowodowane zarówno przez nawałnicę na poboczach, jak i na naszych drogach, i czy ta likwidacja szkód nastąpi z naszych środków, czy możemy liczyć na wsparcie finansowe państwa. Dziękuję. Dziękuję. Pani przewodnicząca Stępień, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym zapytać, albo właściwie poprosić o skontrolowanie odcinka drogi Jarcewo-Powałki. Chodzi o tą słynną aleję dębową, nad którą wiszą do dzisiaj, jeszcze parę dni temu wisiały, ja nie wiem, czy dzisiaj, czy może zostało uprzątnięte, ale czy, żeby zwrócić na to uwagę, że tam wisiały po prostu luźne konary drzew nad samą drogą, nad tą wąską drogą, nad którą i tak zawsze było niebezpiecznie. I druga sprawa, chciałabym zwrócić się do państwa z prośbą, o tym mówiłam też na Komisji Rolnictwa, żeby rozważyć ewentualne umorzenie rolnikom, którzy ponieśli ogromne straty, i tych, którzy mają prywatne, właśnie ponieśli straty w tych lasach prywatnych, o umorzenie opłat za wydanie decyzji dotyczących, przez starostwo, decyzje, które będą wydawane właśnie dotyczące tej sprawy, usuwania drzew powalonych, porządkowania tego terenu. Wiem, że tam chodzi o kwotę 80 zł, wprawdzie może to nie jest duża kwota w przypadku, przy wydawaniu decyzji, tak? Dobrze, pani dyrektor Szonszor mówiła o takich opłatach. W związku z tym ewentualnie wiem, że to nie jest duża kwota w przypadku, powiedzmy, osoby, która w normalnej sytuacji działa i oczekuje. Natomiast w tej przypadku, gdy dane gospodarstwo poniosło takie ogromne straty i być może taka nawet symboliczna opłata byłaby dla nich, jakże tak powiem, miłym gestem, albo odstąpienie od tej opłaty miłym gestem ze strony powiatu, starostwa. No właśnie. Poproszę o przeanalizowanie tej możliwości. Ewentualne przeanalizowanie tej możliwości. I ostatnie moje pytanie dotyczy inwestycji oświatowej. Chciałabym zapytać, na jakim etapie jest inwestycja przy sali gimnastycznej, budowa tej sali gimnastycznej przy ulicy Świętopełka i liceum numer 2. Na jakim etapie? Króciutko, tak i zwięźle, po wakacjach, jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Tomasz Urzłowski. Bym jeszcze prosił pana starostę, aby rozważyć możliwość wykonania modernizacji, konkretnie zagęszczenia kruszywem drogi z Wysokiej Zaborskiej, z Przymuszewa przez Wysoką Zaborską do miejscowości Główczewice, aby umożliwić tamtędy wywóz drewna, bo te tereny naprawdę uległy mocno zniszczeniu, i aby wywieźć to drewno, potrzebny będzie tam remont tej drogi na pewno. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu chojnickiego za pierwsze półrocze 2017 roku. Szanowni państwo, ta informacja również do państwa dotarła. Przede mną jest uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku numer 111/P112/B/1/17. Która opiniuje pozytywnie sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku. Szanowni państwo, kolejny punkt. Punkt 11. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2017-18. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, zarządzam 15-minutową przerwę. Obrady są prawomocne. Jest kworum. Teraz już proszę o niewychodzenie. Proszę o zajęcie miejsc. Wznawiam obrady po przerwie. Obecnych 13 radnych. Dobrze, szanowni państwo, punkt 12, podpunkt A, projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Chojnickiego za pierwsze półrocze 2017 roku. Sprawozdania oczywiście załączone były. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, do zadania pytania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję 13 radnych za jednogłośnie. Uchwała została podjęta.
Szanowni Państwo, podpunkt B. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 2/16/2014 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie wyboru członków Komisji Kultury i Sportu. Obecnych 14 radnych. Rezygnację z przewodniczenia komisji złożył dotychczasowy przewodniczący pan Jarosław Schumacher. Ja w tym punkcie proponuję na przewodniczącą komisji panią Teresę Kropidłowską. Czy pani Teresa Kropidłowska wyraża chęć i zgodę na przewodniczenie komisji? Dziękuję. Czy są inne propozycje? Jeżeli nie ma, odczytam krótkie uzasadnienie. Pani Teresa Kropidłowska, od wielu lat znana działaczka społeczna, aktywna na wielu płaszczyznach, między innymi w dziedzinie kultury. Od 2 lat przewodnicząca Społecznej Rady Kultury w Czersku. Jako prezes stowarzyszenia promuje region powiatu i kulturę Borów Tucholskich oraz Kaszub. Jest inicjatorką i organizatorem wielu imprez kulturalnych, które realizuje wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Łęgu. Od wielu lat bierze czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych w powiecie chojnickim, promując dziedzictwo kulturowe regionu. Nagrodzona wieloma nagrodami za swoją działalność, za organizację dziedzictwa kulturowego, nagrodzona bursztynowym laurem Marszałka Województwa Pomorskiego, ponadto Młyńskim Kołem, Nagrodą Burmistrza Czerska za całokształt swojej działalności. Podczas dokonań roku w Chojnicach otrzymała nagrodę w kategorii osobowość roku. Czy są pytania? Forma głosowania tutaj będzie podwójna. Pani mecenas, nie możemy całej uchwały od razu przegłosować oczywiście. Dobrze, kto z Państwa radnych jest za tym, aby pani Teresa Kropidłowska przewodniczyła komisji? Proszę o podniesienie ręki. 15 radnych głosuje w tej chwili. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. A jeszcze całą uchwałę, oczywiście pani mecenas, się zapatrzyłem. Dobrze. 13 radnych zagłosowało. Teraz głosujemy całą uchwałę. Informuję, w głosowaniu będzie brało udział od tej chwili 16 radnych. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającą uchwałę nr 2/16/2014 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie wyboru członków Komisji Kultury, Sportu i Promocji? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Uchwała została podjęta. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Od tej pory jest 17 radnych. Kolejny podpunkt. Projekt uchwały zmieniające uchwałę nr 2/11/2014 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej. Powód tego głosowania wszystkim jest ogólnie znany, nie będę powtarzał. Zgłaszam kandydaturę pana Jarosława Schumachera na stanowisko przewodniczącego tejże komisji. Czy są inne kandydatury? Bardzo proszę, pani radna Dalecka. Chciałabym zgłosić kandydaturę radnego Leszka Radzimskiego, gdyż statut Rady Powiatu nie określa, że przewodniczący komisji rewizyjnej musi być wybrany spośród członków komisji rewizyjnej. I to jest ten powód. A po drugie, wszyscy na tej sali doskonale wiemy, że jest to kandydat z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora szkoły, jest wieloletnim radnym powiatowym oraz był członkiem zarządu powiatu, a także był posłem na Sejm. Posiada najlepsze kwalifikacje, ogromną wiedzę i doświadczenie do pełnienia stanowiska przewodniczącego najważniejszej komisji, obowiązkowej komisji w każdym samorządzie. No i proszę Państwa, na samym początku mówiłam o ustawianiu stołków. Przecież to jest ewidentnie widać, że pan radny Schumacher zrezygnował tylko i wyłącznie dlatego z przewodniczenia Komisji Kultury, żeby zasiąść na cieplejszym być może stołku, bo jest lepiej płatnym stołku w komisji tutaj rewizyjnej.
Nie ujmując koledze Schumacherowi, bo jest bardzo miłym kolegą, uważam jednak, że nie posiada takich kwalifikacji, aby przewodniczyć tą komisję, jak wskazany przeze mnie kolega radny Leszek Rydzimski. Dziękuję. Pani radna, te określenia były bardzo niesmaczne. Czy pan Jarosław Schumacher... Panie przewodniczący, ja nie komentuję pana wypowiedzi i bardzo proszę tego nie robić. Ja nie pan komentuję, jest radnym tak jak i ja. Tylko, no właśnie, tylko, że jeżeli coś ktoś mówi w pani stronę, to pani się obraża, a pani w każdego stronę może... Ależ ja się nie obrażam. Dlaczego pan takie rzeczy mówi, skoro pani, ja... Pani zobaczy, jak pani... Panie radny, przewodniczący, jak... bardzo proszę, pan jest od tego, żeby prowadzić obrady, właśnie, a nie komentować pracę radnych. Właśnie to zgodnie robię. Ze statutem Rady Powiatu. Pana obowiązkiem jest tylko prowadzenie rady, a nie komentowanie radnych na sali. Dziękuję. I tylko to robię. I nie robi tego. Czy pan Leszek Rydzimski wyraża chęć... Tak. Pan Jarosław Schumacher wyraża chęć na głosowaniu na przewodniczącego. Tak, zostały powiedziane słowa w stosunku do pana Leszka Rydzimskiego. Ja odczytam jeszcze uzasadnienie dla pana Jarosława Schumachera. Od wielu lat znany działacz społeczny, aktywny na wielu płaszczyznach. Od 2010 roku radny powiatu chojnickiego. Od czwartej kadencji, czyli od 2010 roku członek komisji rewizyjnej, który przez te 7 lat nabywał wiedzę potrzebną do przewodniczenia tejże komisji. Jest radnym konkretnym, odpowiedzialnym, a przede wszystkim merytorycznym, który z pewnością poradzi sobie z przewodniczeniem tejże komisji. Tym bardziej, że sprawdził się jako przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji działającej przy Radzie Powiatu Chojnickiego od 2014 roku. Człowiek odznaczony i nagrodzony wieloma nagrodami w różnych kategoriach. Dobrze, szanowni państwo, kto z państwa radnych jest za tym, aby przewodniczył komisji pan Leszek Rydzimski? Proszę. Jest to głosowanie na dwie osoby na stanowisko, zgodnie z przyjętą procedurą, będzie głosowanie tajne. Pani mecenas, bardzo proszę. Nie, absolutnie nie. Uchwała jest innego, natomiast kiedy były wszystkie funkcje osadzone i były więcej kandydatów niż jeden, było głosowanie z nie było takiej sytuacji. Zawsze pani radny tak było. W tej kadencji nie było takiej sytuacji. Ale w stosunku do przewodniczącego komisji, niezależnie od tego, tak, czy jest dwóch kandydatów, czy pięciu, tak, ja. Rada podjęła tego wyboru. Dobrze, to w takim razie stawiam wniosek formalny o wprowadzenie tajnego głosowania w tym punkcie. Jakiego? Tajnego. Tajnego. Nie, zgodnie z ustawą. Z którym punktem ustawy? Z tymi punktami ustawy, które przesądzają, w jakich sprawach rada podejmuje uchwałę głosowania. Tylko w takich sprawach, gdzie ustawa takie tajne głosowanie wprowadza, on może być, musi być. Ale głosowanie na starostę, na członków zarządu. Tak, to jest ustawą też. No nie jestem stuprocentowo przekonany. Szanowni państwo, państwo radni, kto z państwa radnych jest za tym, aby komisji przewodniczył radny Leszek Rydzimski? Proszę o podniesienie ręki. Trzy, cztery, pięć, sześć osób jest za. Kto jest? Kto? Tak. Kto z państwa radnych jest za tym, aby komisji przewodniczył radny Leszek Rydzimski? Proszę o podniesienie ręki. Pięć osób jest za. Kto jest przeciw? Siedem, osiem, dziewięć osób, 10 jest przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Dziękuję, dziękuję bardzo. A teraz kto z państwa radnych jest za tym, aby komisji przewodniczył radny Jarosław Schumacher? Dziesięć osób za. Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. Kto się wstrzymał? Cztery osoby się wstrzymały. W punkcie drugim paragrafu pierwszego, paragrafu drugiego w związku z wyborem otrzymuje brzmienie Jarosław Schumacher, przewodniczący. Punkt trzeci paragrafu pierwszego w paragrafie drugim, punkt czwarty otrzymuje brzmienie Waldemar Goliński. Głosujemy nad całością uchwały.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr 2 łamane przez 11 łamane przez 2014 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie wyborów członków Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Dziesięć osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Cztery osoby, pięć osób wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, podpunkt D. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 2 łamane przez 17 łamane przez 2014 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury i Transportu. Czy są pytania? Jeżeli nie, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba wstrzymująca. Uchwała została podjęta. Przy 16 głosach. Szanowni Państwo, kolejny podpunkt. Podpunkt E. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 22 łamane przez 244 łamane przez 2017 w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, więc kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie, 17 radnych za. Podpunkt F. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porozumienia z dnia 13 czerwca 2017 roku zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim i Powiatem Bydowskim w sprawie powierzenia przez Powiat Chojnicki zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Powiatu Bydowskiego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 17 radnych za. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały, podpunkt G. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porozumienia z dnia 1 sierpnia 2017 roku zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim, Gminą Miejską Chojnice i Gminą Czersk w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na kompleksowe dostawy gazu ziemnego. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 16 radnych za. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Podpunkt H. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą przebudowa ulicy Czuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach. Czy są pytania do projektu? Jeżeli nie, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpunkt I. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, a więc kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie, 17 radnych za. Podpunkt J. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 21 łamane przez 240 łamane przez 2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017-2027. Panie Starosto? Następnej będzie. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca, 16 radnych za. Podpunkt K. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2017 rok. Panie Starosto, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam techniczne właściwie autopoprawki dotyczące zmieniające uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego. A więc w załączniku nr 7 zmienia się projekt pod nazwą Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników. Zmiana klasyfikacji budżetowej, to jest działu i rozdziału numer dziennika 853 85395. 335, przepraszam. 335. No. Z
moment, bo panie starosto. Dobrze. 853,95. To jest opieka społeczna, pozostała działalność. A było wpisane 150, rozdział 150,13. Dlatego zmieniamy klasyfikację. W budżecie jest, tak jak pan starosta odczytał, tylko w tabeli, która dodatkowo pokazuje projekt, było napisane inaczej. I drugi punkt, projekt pod nazwą poprawa gospodarki wodami i wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miejskich obszarów funkcjonalnych Chojnice Czuchów. Dodaje się klasyfikację budżetową, dziennik 990.001. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, głosujemy wraz z autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. 16 radnych za. Ostatni projekt uchwały. Projekt uchwały w sprawie uczczenia ofiar nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku oraz podziękowań wolontariuszom usuwającym skutki kataklizmu w powiecie chojnickim. Czy są pytania do projektu? Jeżeli nie ma, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni państwo, punkt 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Panie starosto, mikrofony z zarządu są włączone. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że na wszystkie pytania odpowie pan wicestarosta, pan Marek Szczepański. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli. Oczywiście. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w kolejności interpelacji radnym Jakubowski, królowie Jadwigi. Czekamy na gminę Czersk, bo mamy ustalenia, że gmina Czersk ogłasza przetarg na to zadanie, gdyż mają większy, dużo zakres rzeczowy, a my udzielimy pomocy finansowej co do naszej części. Z tego, co mi wiadomo, przetarg ma być ogłoszony, jest w budżecie, ma być ogłoszony w październiku bieżącego roku. Jeżeli chodzi o inwestycje na terenie gminy Czersk, to we wrześniu będzie ogłoszony przetarg na klaskawę ze względu na to, że musieliśmy tak długo negocjować z PKP, bo przechodzimy przez tory kolejowe i w związku z tym takie są obwarowania prawne, że bez uzgodnienia zadania realizować nie mogliśmy. Takie uzgodnienia już mamy. Wniosek pozwolenie na budowę również. Jeżeli chodzi o klaskawę, to jest ZRID i ogłosimy przetarg we wrześniu. Jeżeli chodzi o zniszczenia dróg na terenie gminy Czersk, cały czas jest robiona analiza. Również będziemy po inwentaryzacji występować do wojewody o środki, najpierw sprawozdanie, później wnioski o środki finansowe na odtworzenie zniszczonych nawierzchni. Tu sytuacja jest o tyle jeszcze nie wyjaśniona, czy będą finansowane w całości odtwarzane drogi, czy tylko te fragmenty, które są najbardziej zniszczone. No oczywiście nam zależy na tym, żeby to była całość, żeby nie robić łatami, tylko odtworzyć całość nawierzchni. Dwa projekty w toku, Łąk Złe Mięso i Woziwoda. Do końca grudnia mamy mieć gotowe pozwolenia na budowę. Woziwoda to jest ten plan, który chcieliśmy zgłosić do ministra infrastruktury, jeżeli chodzi o mosty. Jeżeli chodzi o analizę na Woziwodzie, no ta droga rzeczywiście jest w fatalnym stanie, ale zniszczenia nie są zbyt wielkie, takie, żeby wnioskować, tam kilometr jest najbardziej ucierpiał. I no, będziemy starali się to zgłaszać. Tak? Jeżeli służby wojewody uznają, że to jest zasadne, to liczymy finansowe. One będą z tej rezerwy, o której mówił starosta, 5%, nie tylko w tym roku, ale również w następnym. Także jak na spokojnie zrobimy dokumentację projektową, wtedy będziemy podejmować decyzję, czy ubiegamy się o to. Jeżeli chodzi o radną Kijek, to budowa drogi do Granowa. Panie starosto, czy można bardziej do mikrofonu? No właśnie, to jakby powiążę te dwa tematy, bo i Klonowa w Pawłowie, i drogi do Granowa. Skomplikowała nam się sytuacja, bo do tej pory tego rodzaju drogi realizowaliśmy na zgłoszenie. Tak, robimy w
W drodze istniejącej zgłoszenie, procedura bardzo szybka, uproszczona, podkłady plus mapka, no a wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i interpretacje są takie, że tego rodzaju odtwarzanie musi być na pozwolenie na budowę. No i w związku z tym, jeżeli pozwolenie na budowę, to projekt. I to nam się wydłuża i na Klonową realizujemy projekt. Jeżeli chodzi o Granowo, będziemy musieli tutaj zlecić dodatkowy projekt i w związku z tym jest zagrożony termin tegoroczny do realizacji tego zadania, bo nie ma zbyt wielu chętnych na to, żeby projektować. Jak ogłaszaliśmy ostatnio przetarg, to była tylko jedna oferta na sporządzanie dokumentacji projektowej. Jeżeli chodzi o... Proszę? Tak, jedno i drugie. No, zagrożone terminowo, to zadanie nie wypadnie, będzie realizowane, po prostu no, nie będziemy na no, tak zwanego wariata robić w tym roku, jeżeli musimy dopełnić procedury. Także te zadania na pewno nie wypadną, one będą po prostu przesunięte w czasie. Tym bardziej, że no, teraz mamy też dużo innych tematów związanych z tym, co się działo. Nie no, wójta dotknęła identyczna sytuacja, bo też planował wiele dróg osiedlowych robić i się okazało, że musi robić dokumentację projektową, także też jego zadania, które obiecywał, że będą zrobione w półroczu, są zagrożone. Nie? Czy Zarząd Powiatu planuje szacowanie szkód? I tak, to się teraz cały czas dzieje i mamy analizę wstępną już zrobioną. Na początku września będziemy już mieli ostateczną listę, ile dróg powiatowych ucierpiało, w jakim zakresie, jaki to jest kilometraż i przybliżone szacunki, jeżeli chodzi o odtworzenie czy remont tych dróg. Jarcewo Powałki, pani przewodnicząca Stępień, kontrola stanu drzew. Tam drzewa rzeczywiście były pousuwane, te najbardziej zagrożone, przewrócone. Zgłaszaliśmy się po ponownej analizie i przejeździe tą drogą, że jest potrzeba, żeby jeszcze dokonać cięć. Takie drzewa zostały oznaczone przez nas. Są to pomniki, aleja jest chroniona prawem i decyzję wydaje w tym zakresie wójt po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I tam były problemy w temacie. Zgłosiliśmy to do straży i do centrum, do wojewody właściwie. Wojewoda odpowiedział nam, przedstawiając przepisy, które tutaj w tym zakresie obowiązują, no, które my znamy, ale liczyliśmy na pewną podpowiedź. To nie jest zadanie wojewody. Sami musimy podejmować decyzję, więc wystąpimy ponownie o wycięcie tych drzew, czyli procedura do wójta, wójt do RDOŚ-u i decyzja w drugą stronę. Liczę na to, że RDOŚ tutaj w tej sytuacji, gdzie jest rzeczywiście drzewa, czasami są w połowie pęknięte a te, które wiszą, to zgłosimy do straży pożarnej, żeby jak najszybciej je usunęła straż. To może zrobić, powołując się na przepisy o bezpieczeństwie. I Świętopełka, sala wielofunkcyjna. We wrześniu chcemy ogłosić na to przetarg. Eliminujemy zakres rzeczowy, który powoduje dużo wyższe koszty tego zadania. Liczymy na to, że gdzieś około 1 000 000 zł zdejmiemy poszczególnych elementów z tego projektu i no nie zakłóci to funkcjonalności sali, ale to były elementy, które miały bardziej uatrakcyjniać tą przestrzeń, które można też później dołożyć, czy to fotowoltaika, czy też zadaszenie na laboratoriach zieleń plus takie małe audytorium. To te elementy chcemy i usuwamy z projektu. I radny Orzłowski, Przymuszewo, Wysoka Zaborska, Główczewice. My na bieżąco doziarniamy, czy nawozimy kruszywo, i żeby wzmacniać te drogi. Spotkamy się z nadleśniczymi, no, w poniedziałek jest spotkanie z nadleśniczymi, ten, który będzie, poruszymy temat dróg wywozowych, planów, jakie mają, bo temat jest naprawdę duży, to są 1 000 000 m³ do wywiezienia, też w większości drogami powiatowymi, także musimy wspólnie uzgodnić, którędy będą te trakty wywozowe w
największym stopniu i też to nam kłóci się trochę z naszymi planami odtworzenia dróg, bo wyremontujemy drogi, a parę milionów metrów sześciennych zostanie wywiezionych przez tiry, które mają ponad 50 ton ważą, to wiecie Państwo, jak będą wyglądały te drogi. Trzeba będzie je ponownie odtwarzać. Myślę, że to jest też temat, który moglibyśmy i powinniśmy zgłosić do wojewody, jak będzie wyglądało właśnie finansowanie remontu tych dróg, które będą przeznaczone do wywózki drewna. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o umorzenie rolnikom, starosta to chyba będzie... Pan Marek. Jeśli chodzi o umorzenie, w tej chwili to jest opłata skarbowa, to jest opłat w wysokości 82 zł. Praktycznie zgodnie z prawem nie możemy tego umorzyć, bo to nie jest nasz dochód. Natomiast być może, że takie decyzje zapadną na innym szczeblu i tutaj jest zarówno prawnicy, jak i myślę, że to też jest problem dotyczący wszystkich powiatów. Z tego co wiem, to takie umorzenie chce wprowadzić również powiat kościerski i póki co nie pobiera tych opłat, ale myślę, że to jest jakby naruszenie dyscypliny, więc musimy do tego się przygotować. Dziękuję. Myślę, że wyczerpane zostały odpowiedzi we wszystkich tematach. Dziękuję panie starosto. Bardzo dzisiaj szybko to poszło. Nie zdążyłem podpisać wszystkich uchwał. Punkt 13. Wnioski o oświadczenia radnych. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Pan radny Leszek Redzimski, proszę. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Chciałem bardzo podziękować za oddane na mnie głosy. Dziękuję, że zaufaliście mi. Jednocześnie gratuluję koledze Jarkowi tej funkcji. Mam nadzieję, że będzie pełnił ją z korzyścią dla powiatu chojnickiego. Gratuluję również koleżance Teresie i też liczę na to samo. I jednocześnie chciałem zauważyć, że Zarząd Powiatu Chojnickiego, jeśli chodzi o lasy prywatne i zagadnienia z tym związane, jest w bardzo dobrej sytuacji, bo ma specjalistę, pana Tomasza Orzłowskiego, który najlepiej z nas wszystkich zna lasy prywatne chyba w powiecie chojnickim, więc można się posiłkować tutaj w przypadku pomocy jego zdaniem i jego obiektywnym spojrzeniem. Dziękuję. Proszę bardzo. Ponieważ przede mną znalazły się dwie puszki. Czyżbym tylko ja miała w nie wrzucać, bo naprawdę nie wiem, jak mam to rozumieć, że te dwie skrzynki tak znalazły się przede mną. Dziękuję. Panie starosto, one też tak nie mogą zostać. No ja nie mam kompetencji i możliwości, żeby zabrać czy położyć gdzieś te puszki, także... Tylko przewodniczący rady. Nie może. Nie jestem upoważniony do zbierania datków, panie radny. Depozyt. Nie mogę. Mogę wrzucić oczywiście, ale nie mogę zabrać tego. Także mamy delikatny problem. Przekażę koledze puszki. Bardzo prosimy. Te puszki pani przekaże koledze, bo mamy problem. No, nie jesteśmy... Dziewczyny też nie są upoważnione do tego, żeby przechowywać to, żeby nie było... Tak, szanowni Państwo, możemy się w tym momencie śmiać, ale to sytuacja nie jest do śmiechu. No ja nie mam kompetencji, nie mam upoważnienia. Wydaje mi się, że po prostu po sesji trzeba je opieczętować, zakleić i depozyt. Też nie mamy kompetencji. Do odbioru panu Markowi Szmaglińskiemu. Nie mamy pozwolenia na zbieranie datków, panie radny. No nie, dlatego mówię, że trzeba je zakleić i złożyć w depozycie i tyle. Tak. Dobrze, czy punkt... Chyba jest jakiś safe. Czy punkt, bardzo proszę, pan Jarosław Schumacher. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem w tym momencie podziękować tym kolegom, koleżankom, którzy głosowali na mnie. Myślę, że też w jakim stopniu była to wola Mietka, ja się tym sugerowałem, bo kiedyś żeśmy tak rozmawiali. Nie mam też za złe tym osobom, które nie głosowały na mnie, ponieważ jak zawsze mówię, znam się na piłce, na sporcie, na pracę z dziećmi. Może nie wszędzie powinienem być, ale myślę, że postaram się nie zawieść Rady Powiatu, starosty, że tą funkcję przewodniczącego Rady będę komisji rewizyjnej pełnił
jak należy. Myślę, Leszek, gratuluję też, że mogliśmy dwoje to rywalizować, chociaż myślę, że masz większe doświadczenie, przyznaję tutaj osobom, które głosowały na ciebie, ale no postaram się, myślę, uczyć i zostawiłem też Radę Kultury, Sportu, Turystyki w dobrych rękach. Terenia jest przecież znaną działaczką, jak mówił przewodniczący, społeczną, dużo osiągnęła już i myślę, że w tej promocji również i w sporcie, i w turystyce się odnajdzie, a ja postaram się was nie zawieść. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Nie mam za złe nikomu, kto na mnie nie głosował. Pani Danna Terowska, jak wszyscy proszę. Dziękują, to ja też podziękuję za zaufanie i naprawdę, uwierzcie mi, nie zawiodę was. Na pewno będę się starała to już puścizny po Jarku dobrze po prostu kontynuować. Dziękuję. Także my możemy tylko powiedzieć do roboty. Do roboty. Czy pan radny Waldemar Goliński chciałby zabrać głos? Przewodniczący Wysoka Rado, chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim tutaj radnym za tak ciepłe przyjęcie. No, jest to mój debiut. No, mam nadzieję, że będę się rozwijał. Teraz wszystko w pana rękach. Dziękuję. Dobrze, szanowni państwo. Szanowni państwo, myślę, że wyczerpaliśmy punkt 13. Przechodzę do punktu 14. Zamykam 26. sesję Rady Powiatu Chojnickiego.